Wstawaj, nie robię. Jaki nie robi, ty chamie jeden? Wiesz, to już jest godzina? Jest godzina 12. No. No i trzeba wstawać, idziemy dzisiaj po dynie i będziemy je wycinać. Idziemy po dynie? No. To dzisiaj? No. Ale najpierw musisz nam zrobić śniadanie, także wstawaj. W zeszłym roku na Halloween nagrywaliśmy taki fajny TikTokowy trend, gdzie wycinaliśmy dynię i robiliśmy sobie zdjęcia, mając dynię na głowie. Tak, to był oczywiście mój pomysł, zobaczcie sobie tutaj. To nie był twój pomysł, to była inspiracja. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Tak. Niech przejedzie, niech pojedzie. Może lepiej zamknę drzwi. Zamknij te drzwi. No to idź ty zamknąć. Nie. Ty i zamknąłem. O, kamień, papier, nożyce, kto... O, to poszło w sumie. Poszło to. Wow. Dobrze, ruszaj się przed wakacjami. Andale, andale. Spadaj na drzewo. W tym roku chcemy zrobić to raz jeszcze. Pokazać wam taki mały backstage. Będą inne dynie, inne miejsca. Także zapraszamy. Co się śmiesz ze mnie? No co ty zapraszasz? No zapraszam na film, chodźcie. Dobra, ale czekaj. Wróć tutaj, wróć. Więc jaki jest krok pierwszy? Dynie. Zobaczcie, to Marlena znalazła. Dla kogo to chcesz? Dla dołeczka. Takie dwa. Przecież nie to, będziesz mu musiał kupić czyścić łapy. Ty mu zawsze czyścisz łapy. Ale to będzie całe brudne. Proszę. Tak. Może być mały problem, żeby twoja wielka dynka weszła w tą małą dynkę. Chyba twoja wielka dynka. Mówiłam ci, że tutaj nie będzie. Mówiłam? Nie przestań, no są tylko małe. Małe. Ja nie mam takiego muszczka. Masz mniejszy znacznie. Nie. Taki ma. Ty. No. Dobrze, że masz dystans do siebie. W sensie, my mamy taką dynię w domu, takiego pośledzika i zobaczcie. Ładnie wyszedł. Grubo. Co to za połączenie dynia i rajstopy? Rajstopy, ale to dlatego, że będziemy wycinać tam dziurki i wiecie, żeby nie było widać naszych oczu tak głupio i tak dalej, to po prostu zakleimy to tym. Grubka, pracuje. W zeszłym roku tego nie zrobiliśmy i było potem trochę zabawy. No, ja musiałam wszystko po prostu edytować w programie, a teraz easy. W dwóch sklepach dyni nie było. To się czasem zdarza, tak? Więc czas na przerwę. Gdzie? Czas na maka. Uihi. Debi, powiedz co chcesz. Ja chyba cisa. No ja chyba też. Też nie wiem w sumie, czy kara też mi zjadła. Co, decyzja? Podjeżdżam, to jest stresujący moment. Nie wiem, 9 nuggetsów. Co? Nie, no nie wiem. Pa-ra-pa-pa-pa! McDonald's! Nie wiem, czy powinniśmy. Dlaczego? No bo to jest taka nagroda, tak? A my jeszcze dzisiaj nic nie zrobiliśmy. No jak byliśmy? Kupiliśmy te skiety. No właśnie, są głodni jesteśmy. Na głodny kart. O tak. To tak pachnie! To tak pachnie! Nie zrobiłbym wam tego. Będzie nawizyjny test frytka. Ale ci świnia, ale czujecie to? Czujecie, dobra. Teraz wszyscy jedziecie do Maka, ja wiem o tym. Ale mi lepiej powiedz, co to dzisiaj na obiad. To jest nasz obiad, chłopie, ja nie będę robiła dzisiaj dwóch obiadów. Ogólnie to spodziewaliśmy się, że tak będzie, bo w zeszłym roku była ta sama sytuacja, że w żadnym sklepie nie było dni. Nigdzie i dopiero ja padłam na pomysł, słuchajcie, by wejść na Lelixo. I tam po prostu ludzie dają ogłoszenia z farmy swoje, no, i tak i dalej. Mają bycie dynie. Tak. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie dyń. Szukam takich dosyć dużych, takich ładnych, pomarańczowych, które wejdą na głowę, bo robimy taki challenge i... Jakby to powiedzieć, najładniejsze okazy się posprzedawały. Okej, dobra, no to na razie dziękujemy, w takim razie szukamy dalej. Dzięki. Do widzenia. Kolejna pani, dzwonimy. Zdjęcia ma ładne. Dwie pani na głowę. No powiedz jej. No mówię, no. Proszę, ty zadzwonię. Marlena nienawidzi dzwonić do innych ludzi. Tak, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie dyń. Chciałam panią zapytać, ma pani dosyć duże dynie takie w takim ładnym kolorze pomarańczowym? No już raczej nie. No nic, dobrze, może za rok będziemy próbować wcześniej. To dziękuję w takim razie. Dokładnie. Do widzenia. Marlena się już za rogu mówiła. Tak, ja już się mówiłam za rok. Trzeba było pani powiedzieć, że będę odłożyła. No, to będzie problem chyba. Może filmu nie będzie. Jezus, czarna dynia. My jesteśmy jak zwykle spóźnieni, wiecie? No. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie dyń. Halo. Tak, halo. Się zastanawiam, czy ma pani takie duże pomarańczowe dynie? No, są. Dynie olbrzymie. A one są takie duże, żeby weszły na głowę? One są tak duże, że tam się u człowieka małe pomieści. No, dzięki, do widzenia. Jaka fajna babka. Pani słodziutka. No. Albo jednemu się taka podoba, drugiemu taka się podoba, tak czy nie, no i cóż. Ja powiem, że ta jest do niczego brzydka, a pan powie, ach kurde, ta jest bajka, no i cóż. Tak. Bo zależy mi na takich dużych dyniach, takich ładnych, pomarańczowych, by one były mniej więcej takiej wielkości, by weszły na głowę. To są takie. A wejdą na głowę, myśli pani? No, to zależy jaka głowa jest. Taka normalna, no nieduża, nieduża. Dobrze, będę. Dziękuję, do widzenia. Proszę, jaka Jezus, jedziemy do tej pani, musimy do tej pani. Ale ja nie wiem, czy ona będzie miała. No zobacz, chłopie, ile jest zdjęć. No zależy, jaka głowa, słyszycie pani?
Znaleźliśmy dynię. Tutaj państwo bardzo sympatyczni pozwolili nam ponagrywać trochę. Zobaczcie, jakie duże. Tak, włączyłam mikrofon. No. Do wyboru, do koloru. A za zdjęcia bierzemy opłaty. To ten ogonek tu jest, co doprowadza, nie? Tak. No to urywamy i wtedy ona już nie rośnie. No tak. No to zobacz, Marlena, ta będzie fajna, no. Bo to będzie z tyłu, no. Mogło być, nie? No. Ja ją tak. Trenuję, to będzie inaczej, no nie? Właśnie. No właśnie. Ta idealna. Właśnie ta chyba za dużo tej zieleni jednak mimo wszystko. Ta chyba będzie. To Tom. I w takim razie. Ta, co leży, nie? No i ta, i właśnie ta, te dwie. Mniejsze, troszkę większe. Przyjechaliśmy wypłacić państwu i zobacz, to jest grube sianko, babo. Tak, pani powiedziała, że no 30 zł. Ale właśnie nie wiem, czy za jedną. Za jedną, myślę też, że za jedną, ale stwierdziliśmy, że damy więcej. Tacy mili państwo, damy stówkę. Na piwkiem. Już państwo nas tak zagadywali, tak nas zagadywali, a Marlenie się tak chce do toalety. Najdłuższe 7 minut mojego życia. A najlepsze jest to, że chwilę stali na czerwonym świetle i był toj za. Tak, słuchajcie, jeszcze Kuba wyjechał i był normalnie ten. Pociąg jechał. Patrzę tutaj, a tu toj. Nie, ja mówię, zaraz wychodzę. Czekaj, powinienem się zaparkować, poczekaj chwilę. Też chcę, poczekaj. Już. Nie ma toalety? Nie no, chyba musi być. Jest. Ja lecę. Ale spokój. Ja lecę. Ej, nie czaskaj drzwiami. Better? Nie, coś mnie kuje w brzuchu. Ale tylko mówi, że coś się pękło w środku. Ale naprawdę, wy się śmiejecie, ale... Oni się nie śmieją. Znaczy ja nie wiem, oni się nie śmieją, ale Kuba się śmieje. Naprawdę, mi coś pękło. Boli mnie! I jesteśmy w domu, słuchajcie, tak to wyszło, że jest godzina 20. Tak. Jeździliśmy za tymi dyniami cały dzień, ale mamy to, już wam pokazuję. To będzie dynia dla mnie, to będzie dynia dla Marleny. A to jest baby dynia. A tą damy, słuchajcie, dla Luny, tak wiecie, nałożymy jej na czubek głowy i będzie taka... Nie. Ale w ogóle tacy kochani byli ci państwo, tak, nie? Tak, państwo byli kochani dali nam za darmo i mówiliśmy wam, nie, że damy im jakby 100 zł, trochę więcej niż chcą. A okazało się, że 30 zł, to oni powiedzieli cenę za dwie dynie. Ja uważam, że to mega jest tanio, bo w zeszłym roku płaciliśmy 150 zł za dwie dynie. Daliśmy im 5 tyżek, a państwo... I nie mamy czym poczęstować. Nie mamy, nie. I dali nam jeszcze taką małą. Mega kochani, tak. Naprawdę. Jeszcze mamy tutaj jedną dynię. Tak, widzieliście to, co kupiliśmy dzisiaj w tym hipermarkecie. No i wyszło tak, jak się spodziewaliśmy. Czyli się poddaliśmy i dzisiaj dopiero będziemy wycinać dyńki. Wczoraj oglądanie Czarownicy nas przekonało. Ale tak. To jest w ogóle super. Ale ogarnęliśmy, że nic nie pamiętamy. W sensie oglądaliśmy tak jakby na nowo ten film. No i dwójki nie oglądaliśmy. I dobra, o czym my gadamy? Dynie. Ogólnie nie wszystko jest tak piękne, jak może wyglądać. Uii. To będzie tył, więc jakby nie będzie tego widać. Ale zaczynamy od cięcia tutaj tego. I dobrze? Z drugiej ała. Nie wiem, właśnie to musisz wyliczyć mniej więcej. Tnę tyle na razie. Ej, nie, no może zrób to ty. Ja nie wiem, czy ja dam radę. O! Operacja. Tylko nie za duże te kółko, nie za duże. Dobra, słuchajcie, ja muszę chyba przejść. No nie, no takie! Widzisz moją głowę? Muszę ale, wejść. No ale bez przesady. Nie masz takiej dyni aż wielkiej. A zresztą ty to robiłeś mi chyba. Nie kojarzę, że mnie tak cięła. Chłop uratował sytuację. Nie wiem, czy uratowałem jeszcze. To może być sytuacja nie do uratowania. Ej, wiesz, pamiętasz, że my nóż złamaliśmy w zeszłym roku na to? Tak, a mam nadzieję, że ten nie złamiemy. To są, słuchajcie, od Madzi Gessler. Nie, tamte były od Madzi Gessler. Tak? Właśnie od Madzi Gessler się złamały, prawda? Biedna dynia. Teraz wam pokażę siłę prawdziwego drwala. Dobra, to będzie na zupę dyniową. Teraz trzeba to wydrążyć. Tak się żyje. Chłop tak się rozochocił, że już prawie całą dnię mi wyżłobił. Dawaj. Możesz pokazać, jak to tutaj wygląda. No. Tylko zmień ten obiektyw, przekręć teraz, żeby było zbliżenie i tam wstać. Dawaj, nie przestawaj. Od tego zależy twoje życie. Powiedz mi lepiej, co my robimy. Za dwa dni jedziemy na wakacje, a my dynię szkrobiemy. No co, słuchaj, adrenalinka. Pakowałeś się już? Nie. Ja też nie. Super. Tak. Luna to ma żyćku. Jak tutaj pozuje, idealnie jak posąg, jeszcze promienie słonecznie tutaj idealnie. Ojejku, tak. Dobry kotek. Au! Ty chami jeden mały! Próżnij Michę, bo patrz, co tu się dzieje. Ale gdzie mam to wywalić? Do bio. Och, idę. O, nie dam rady. No, wiedziałem, że tak powiesz. Proszę bardzo, ale to coś ma być na zupę dyniową. Ja będę robiła tą zupę. Ale to ile ty tej zupy? Dlaczego woja chcesz nagotować? Przecież przychodzą do nas znajomi na Halloween party. Oczywiście, że tak będą się zajadać zupą dyniową. Nikt nie zje twojej zupy dyniowej. Ła, nie robi młota. Ogólnie dzięki wielkiemu doświadczeniu, które nabyliśmy w zeszłym roku, będziemy teraz testować i wiemy, jak to zrobić. Marlena, jak widzicie, na zaznaczonym obrazku wsadza... Czekaj, nawet ludzi nie przygotowałeś na test. Nie zmieści się chyba. Jak się nie zmieści? Nawet nie spróbować. Zadzieliśmy worek, żeby się nie obrudziło, ale ludziom trochę osuszyłem. W ogóle poszło zdecydowanie szybciej niż w zeszłym roku chyba, nie? Ja właśnie, że trzeba jeszcze bardziej wydrążyć. No to dobra, spróbuj, no. Test. Uwaga. Nie wejdzie. Tu. No. Mission success! Kuba!
Nie rób tak! Ja się przestraszyłam! Jestem w worku, mam klaustrofobię wręcz tutaj, nic nie widzę, ty mi pukasz! Jeszcze jeden test, kochani. To jest ciężkie, ja nie dam rady tego na głowie trzymać. Przecież tylko chwilę na zdjęcia. Ja wiem, zrobić. Ale to trzeba wydrążyć bardziej. No to już ty będziesz drążyć, bo jeszcze mam tutaj o jeszcze jedną do wydrążenia. No ale co, jest ogólnie? Jest ciężkie, no ciężkie to jest. Ale jest za ciężkie? Może o to chodziło. To jest za ciężkie. Ale marudę, no to drąż sobie swoją wycinam. No. Ja już rzuciłem swoją, Marlena skrubię. No, zobaczcie to. O, grzecznie. Jaki mutant. Wygnąłem to, fuj. Co? To jest owoc. Czy warzywo? Wczoraj byliśmy, kupowaliśmy małą dynię wczoraj, to położyliśmy ją na wagę i nie umieliśmy znaleźć na warzywie i Marlena. Mówiłam ci, że to jest owoc, a ja... Jak to nie, okazało się, że to jest warzywo, więc... Tak, jakbyście kiedyś mieli wątpliwości. Tak, nazwijmy to małym wypadkiem przy pracy, ale ogólnie myślę, to jest twoja wina, bo tak to upchałaś w tej miejsce tutaj. Ja tam nic nie dodawałam, tylko tyle ci powiem. Ja jeszcze drążę i ja mam to, co wydrążyłam w środku dyni. A, jasne, jasne, jasne. Daj tylko markera. Oba! Nasz kod jest zdecydowanie zepsuty. Chyba zakładę dynię na głowę, ujęcie pierwsze. Pumpkin! I co? Ej, ale jest dużo. Jest prosto? No. Bo muszę jeszcze tutaj trochę wyrównać. No i będzie git. No to chyba nie muszę nic zrobić już. No nie musisz, mi się wydaje, że git. Wzięłam mam właśnie markery, także będziemy teraz rysować. Szkicować. Zastanawiamy się właśnie, jakie wzory zrobić na naszych, na naszych dyniach. Tak, i najgorsze jest to, że podobają nam się takie same jak rok temu, czyli ja miałam oczy zakochane, serduszka, a Kuba miał takie wściekłe. No. Tak chciałam założyć, ale wie... Kuję to głów... Nie mów tak brzydko. To dziękuję. No musisz to wyżłobić jeszcze w takim razie. Ja już nie mam siły. Ale masz wielką banię, babo. Za duża jest, nie? Nie no, jest spora, ale ja też miałem ogromną, ja miałem jeszcze większą i ten. To co, zaznaczamy? Mam tutaj nos chyba. No dobra, to czekaj, ten nos w takim razie tu. Zobaczymy, co z tego będzie. Prawie. No, ładnie. O kurde, co tu się wycina? Kuba jednak robi inne oczy, słuchajcie. Ale ja nie wiem właśnie sam, czy to był dobry wybór. Nie, spoko. Ja postawiłam na taką samą dynię jak rok temu, tylko że trochę oczy narysowałam za szeroko, więc muszę to jakoś naprawić po wycięciu. A daj mi moją czapkę. Jak ci się podoba? A co to do pani napisała? Ogólnie wpadliśmy na taki pomysł, że ja będę autostopowiczem. Ja robię sobie taką kartkę. Stało. Będzie jedna fota, na której Marlena będzie trzymała to i wiecie, jakby łapała stopa do Halloween. No, ale zobacz, te duszki, chłopi, ładne, to jest majstersztyk. A widać mnie w ogóle? No widać cię. Ja nic nie widzę. Widać cię, słuchajcie, tak to wygląda, efekt końcowy. Gdzie ty idziesz? Nie widać cię teraz. Jak widać mnie? Dwie życie widać. No widzę jakieś dwie plamy. I bagażnik zapakowany, zobaczcie jakie fajne te dynki. Ładnie wyglądają. I nasza pierwsza miejscówka w lesie. Tak, na takiej ładnej ścieżce. To prawda, trochę blisko drogi, może być coś słychać, ale na zdjęciu tego nie będzie widać. Tak, mamy ujęcie, że Kuba będzie mi się jakby oświadczał. Że co? Czy klęknie? Co? Musieliśmy tyle tutaj przejść, a muszę teraz tyrać kawał drogi do auta po moją dynię jeszcze. Nie marudź. Nie, ja w ogóle nie marudzę. Kamera jest gotowa i będziemy zaraz robić fotę. Musimy się pospieszyć, bo idą ludzie. Masz liścia? Nie. Jakby wam to powiedzieć, wisicie na drzewie. Tak. Let's get ready to... Three... Czekaj, ja się ustawię. Ja muszę teraz tu być. Uważaj na moje buta. Nie, ty właśnie przyjdziesz tutaj. Ty musisz puszczać, bo ja nic kompletnie nie widzę. O, fajnie. No i mamy już w zasadzie trzy chyba zdjęcia, coś takiego. Cztery. Ło, to nawet cztery. Łatwo nie było, jeszcze teraz nagramy początek do TikToka Marleny. Tak, bo to będzie też na TikToku. Tak, bo też robimy filmy na TikToka z tego, oczywiście tak jak w zeszłym roku. I potem jedziemy jeszcze zrobić dwie foty i mamy chyba Marlenę załatwioną. Tak, a jeszcze potem wieczorem ja w nocy. Ty, także. Teraz jesteśmy w kolejnym miejscowie, przy drodze, robimy autostopowicza. Tak, nie będzie to łatwe, bo musimy się ustawić gdzieś tam i tam będziemy cykać zdjęcia. O, no. Nie wiem czy to widać. Musimy polować, żeby nie było żadnego auta. Tak, więc jakby ja nie lubię takich rzeczy robić, jak ludzie tak jeżdżą, naprawdę. Ja lubię mieć na uboczu wszystko i tak dalej, no. Więc ja się krępuję. To tak smutno stoisz. Marlena się stresuje odrobinę, bo tu cały czas jeżdżą auta, jak widzicie. O, a Marlena jest ze znakiem. Dobra, przestawiam się na zdjęcia i cykamy, co? Tak. Trąbią na ciebie? Tak. No pokaż jak pozujesz. Wow, brawo, może ktoś potita jeszcze. A jak ktoś cię zabierze? Jaka skrępowana jest! Stresuję! No widzę, Maj. Tam gość zatrąbił. Zobaczcie jak Glek wariuje, na punkcie smakowy był jakieś tam dentystyczne. Siadaj! Weź mu łapę, na koniec, łapę. Łapa, łapa! Łapa! Siad! Łapa! Czek robi to szybko. Do góry!
Mieliśmy przerwę, jest godzina 23 prawie i jedziemy walczyć dalej. Jesteśmy właśnie nad naszym ulubionym parkiem, gdzie robimy dużo zdjęć. Coś dziwnego się tu stało, bo zgasili u góry światła. No patrzcie, teraz wyjdziemy i nic nie będzie widać. O, zaświeciło się coś? Creepy, nie. Wy nic nie widzicie, ale spokojnie. Mamy światło, uwaga. Nie no. Grzeje cię. Zimno mi jest, słuchajcie, zawsze mi jest zimno. Bo ty jesteś nigdy nie przygotowana. Bierz bejsbolówkę. To jest właśnie. Musicie mieć fajne zdjęcia, musicie marznąć, bo outfity są ważne. O, tu będzie git. Tu będzie git. Bo ustawia kamerę, słuchajcie. Jak widzicie, tutaj jest tak pięknie doświetlone. To będzie nasza sceneria na dzisiaj. Jedna z pięciu, bo Kuba potrzebuje pięciu zdjęć. Cała noc przed nami jest, słuchajcie, 23. Dobra, tak jest spoko, tak fajnie widać. Mamy to! Pierwsze zdjęcie! Ja się, słuchajcie, już cała trzęsę. A najgorsze jest to, że u mnie zrobiliśmy jedno zdjęcie i było dobre, a tutaj natykaliśmy z 10. No to jest trudniej, to jest trudniej. Jedziemy dalej, nie ma szans. Ach! To znaleźliśmy takie lustro, o, nie wiem czy będzie ostro. Ja je znalazłam. Tak, była je znalazła i chcemy tutaj zrobić zdjęcie. Tak, takie wiecie, takie. Jej. Mamy to, kolejne zdjęcie! Mamy zdjęcia numer 1, 2 i 3? No. Gładko idzie normalnie, gładko idzie. Kolejny przystanek, stacja benzynowa. Dobra, ustawiamy was. Zaraz, a widziałeś poprzednie? Nie, no jak? Prawie... Co ty powiedziałaś, grubasku? Prawie mi humor tylko zestawik z Maca. A ja bym chciał pokazać, zobaczcie, jaki ty słodziaczek jak siedzi przy dystrybutorku. Ojej, kurbacek. Dobra, zwijamy interes, babo, idziemy. Kolejne miejsce opędzało, już marudzi, już marudzi. Mokre jest. No co zrobisz? No praca, praca. Ale co praca? Ja będę chora, mówię, zaraz lecimy do Tajlandii. Proszę nie marudzić, proszę nie marudzić. Gdzie mogliśmy zakończyć tego vloga, jak nie w Maczku? Ale tak naprawdę jesteśmy tu po to, bo ostatnie ujęcie właśnie ma być takie, że będziemy stali na parkingu. Lena może będzie siedziała na dachu i będziemy jedli maka. Mam nadzieję, że zadowolisz się pierwszym zdjęciem zrobionym, ponieważ kanapeczki wystygną, a trzeba je zjeść. Żeby się nie zmarnowały. No. Pamiętajcie. To będzie mniej więcej nasz kal. Będziemy tutaj stali jakby i będzie widać złote łuki i knajpę z tyłu. No i słuchajcie, mamy to chyba. Idziemy jeść teraz. Idziemy, jedziemy dziamać. 10 minut narzekam, że jem tylko takie rzeczy, a zaraz mam wakacje i będę chodziła chyba w stroju jednocześnie, bo będę taka ruba. Słuchajcie, patrzę przez ciebie, a tam idealnie, proszę bardzo, modelki. O, te Zenisa na mnie patrzą. A ja mam maka! Przecież nie może się zmarnować! Ale jaki dobry, co? O. Ooh!